Dzień dobry, cześć kochani. Nazywam się Anna Grabowska i jestem trenerem wokalnym. Dzisiaj zapraszam Was na rozśpiewanie. Jeśli oglądaliście mój poprzedni filmik, to już wiecie, co zrobić, żeby się do tego rozśpiewania przygotować i do pracy głosem zarówno w śpiewaniu, jak i w mowie. Jeśli nie, zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia go, bo tam znajdziecie receptę na to, jak pobudzić swoje ciało do dobrego brzmienia. Dzisiaj śpiewamy. Proponuję dzisiaj kilka naprawdę prostych ćwiczeń, tak żeby nawet najbardziej początkująca osoba mogła sobie z nimi poradzić. A zatem do dzieła, śpiewajmy! Zanim zaczniemy śpiewać, rozruszajmy przeponę. Jeśli pamiętacie z poprzedniego filmiku, robiłam różne dziwne rzeczy na temat tej przepony. Teraz wystarczy, że posyczymy chwileczkę. S, 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 s. Tak jakbyście chcieli napompować pompką piłkę. S, 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 s. Rozluźniamy ramiona, rozluźniamy nasze uda, biodra, a pracuje tylko brzuch, czyli górna przepona i miedniczna. I robimy ciśnienie. S, 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 s. Dobra, wystarczy. Mam nadzieję, że poczuliście przeponę. To teraz możemy zacząć śpiewać. Na początek trochę pomruczymy. Bardzo proste mormorando. Wszyscy to znają. Prawda, że proste? Spróbujcie poczuć dźwięk tutaj. Nie chcę, żeby Wam to mruczenie szło stąd. Pamiętajcie, żeby gardło było luźne. Uruchamiamy brzuch i śpiewamy. Mam nadzieję, że Wam wibrują zęby górne, bo tak powinno być. Taki luźny rodzaj głosu jest nam bardzo potrzebny. Nic nie idzie nam z gardła, wszystko nam idzie stąd. Dobra. Następne ćwiczenie na podobnych dźwiękach, tylko że będziemy robić mru, mru, mru. Proszę bardzo. Mru, 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 mru. Mru, 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 mru. Mru, 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 mru. Mam nadzieję, że wibruje Wam cała twarz i chodzi o to, żeby właśnie nasze rezonatory działały i były bardzo pobudzone. Dobra, no to idziemy dalej. Zrobimy sobie vire, vire, vi. Proste. Ważne jest to, żebyście czuli pęd powietrza na wargach. To jest naprawdę bardzo ważne, żebyście nie robili vire, vire, vi, tylko vire, vire, vi. To jest naprawdę kluczowa sprawa w tym ćwiczeniu. I w ogóle zawsze to jest kluczowa sprawa w wypowiadaniu spółgłosek, żeby czuć pęd powietrza na ustach. Wtedy zawsze lepiej brzmią. I ćwiczenie brzmi tak. Vire, vire, vi. Vire, vire, vi. Vire, vire, vi. to śpiewam, każde wi jest w takim samym układzie tutaj naszej szczęki i żuchwy. Nie robimy wire, bo to zmienia nam brzmienie naszego głosu. Wire. I tak jak mówimy to, tak samo śpiewamy. To jest bardzo ważne i pamiętajcie o tym, zawsze będę o tym przypominać, bo to daje nam jednolite brzmienie. No i uwaga, zmieniamy sobie troszeczkę melodyjkę. I będzie wire, wi dalej, ale z inną melodią. Wire, wi. Zapraszam. Wire, wi. Kochani, drugą ważną bardzo rzeczą w śpiewaniu, w zaczynaniu dźwięku jest to, żebyśmy trafiali w punkt, żebyśmy nie robili wire, wi, ani wire, ani wire. Ważne jest, cokolwiek będziecie śpiewać, czy wire, czy mamo, czy cokolwiek innego, żeby trafiać tym pierwszym dźwiękiem, tak jak do tarczy w dziesiątkę. Dobra? Wire, wi. I mamy wire, wi. Ok? Zmieniamy sobie melodię, żeby nam nie było za nudno. I robimy bim, bam, bom. I teraz popatrzcie. Bim, bam, bom miażdży nam brzmienie. Bim, bam, bom przy ustach aktywnych daje nam brzmienie lepsze. Uwaga. Bim, bam, bom. Zobaczcie, jak brzmiące jest M. Czyli przydaje nam się to pierwsze ćwiczenie na M, które robiliśmy na samym początku. Bim, bam, bom, bim, bam, bom. Pamiętaj, żeby głowa była prosto. Nie tak? Tak. Bim, bam, bom. Jak zapewne zauważyliście podczas śpiewania, zmieniał mi się rejestr głosowy. Zmieniałam go z rejestru piersiowego na miks. O tym będzie inny filmik. Natomiast teraz, no po prostu w pewnym momencie dochodzę do progu swoich możliwości na rejestrze piersiowym i muszę przejść tak, żeby mi było wygodnie śpiewać, żeby nic mi się w gardło nie stało. Przechodzę sobie na inny rejestr. Jedno ostatnie ćwiczenie, które zaczniemy od góry, bo trzeba tą górę też rozgrzać porządnie. Uwaga, będzie takie. Prościutkie 4 dźwięki i będziemy psikać. Psik, 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 psik. Ważne jest, żeby nie było psik, tu, tylko wyrzucamy, tak jakbyście spryskiwali kwiaty spryskiwaczem. Uwaga. I psik, 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 psik. Psik, psik. Lekkość jest dziw. Psik, 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 psik. 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 Tutaj też były słyszalne różnice między rejestrami i tak może być. Będziemy dążyć do tego, żeby te różnice między rejestrami były coraz mniejsze, ale tym na razie się w ogóle nie zajmujemy, bo ważne jest, żeby Wam było wygodnie śpiewać i żebyście nie zrobili sobie krzywdy w gardło. Pamiętajcie też, że w każdym z tych ćwiczeń jest ważne podparcie przepony. Przepona, wiadomo, mięsień, pomaga nam utrzymywać powietrze. O tym też nagram osobny filmik. A na razie to wszystko. Następny filmik niebawem. Jeśli ten film Ci się podobał, zalajkuj go. Zapraszam też do zasubskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia w następnym filmiku, a wtedy zabiorę Was w podróż po Europie. Ciekawe jak, co? Do zobaczenia i let's sing!